Pokaz siły Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej w Radomiu. Radni tego klubu obsadzili prezydium rady i 12 z 13 komisji. Radni podczas wtorkowej sesji obniżyli także wynagrodzenie prezydentowi Radomia. Ponad 93 tysiące złotych otrzymało Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu na realizację projektu Dotknąć Malczewskiego – dziedzictwo kulturowe w zasięgu ręki. Środa, 21 listopada, Dariusz Osiew, witam Państwa, zapraszam na informacje telewizji Dami. 60-letni mieszkaniec Radomia zmarł w wyniku pożaru własnego domu. Do zdarzenia doszło w środę o 4 w nocy w jednym z domów przy ulicy Lubońskiego na Glinicach. Pożar gasiło 7 jednostek Straży Pożarnej. Pokaz siły Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej w Radomiu. Radni tego klubu obsadzili prezydium rady i 12 z 13 komisji. Koalicja Obywatelska grzmi, że PiS niezainteresowana jest współpracą i zrobiło skok na 500+, czyli finansowy dodatek za przewodniczenie w komisjach. PiS natomiast deklaruje, że podzieli się komisjami, ale dopiero po zakończeniu rozmów o ewentualnej współpracy z prezydentem Radosławem Witkowskim. Po poniedziałkowej sesji, podczas której odbyło się ślubowanie radnych i prezydenta oraz wybór przewodniczącego rady, we wtorek Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości, który ma większość, zaprezentował pokaz siły podczas wyboru wiceprzewodniczących prezydium i przewodniczących poszczególnych komisji. Na wiceprzewodniczących wybrano dwoje radnych PiS, Katarzynę Pastuszkę-Chorbatowicz i Adama Bochyńskiego. Warto przypomnieć, że przewodniczącą rady jest Kinga Bogusz, radna PiS. Do prezydium została zgłoszona także Wioletta Kotkowska, radna Koalicji Obywatelskiej. Nie otrzymała wymaganej liczby głosów. Prawo i Sprawiedliwość pokazało dzisiaj jedno. To my mamy większość w Radzie i możemy robić, co chcemy. Tymczasem Dariusz Wójcik, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, nie wyklucza wyboru Wioletty Kotkowskiej na wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej. Jeszcze czekamy na zakończenie rozmów o tej dobrej współpracy, o której pan prezydent mówi. Nie wybraliśmy, nie wskazaliśmy tego trzeciego kandydata, licząc, że ta współpraca będzie nam się układała i w momencie, kiedy te rozmowy się zakończą, kandydaturę każdą, którą zgłosi klub opozycyjny w Radzie czy klub Koalicji Obywatelskiej, zostanie przez nas poparta. Dariusz Wójcik, odpowiadając na zarzuty o złamaniu podstawowych standardów w Radzie, rzuca przykładem Sejmiku Województwa Mazowieckiego, gdzie mimo, że PiS ma 24 mandaty, nie otrzymał ani jednego miejsca w prezydium Sejmiku i zarządzie Mazowsza. Tam, gdzie rządzi Koalicja Obywatelska, PSL i inne ugrupowania, o tej demokracji nie mówimy. Tam wszystkie głosowania i wszyscy kandydaci Prawa i Sprawiedliwości są odrzucani bez dyskusji. My nie chcemy takiej formy. Radni podczas wtorkowej sesji wybrali też przewodniczących 12 z 13 komisji, które będą pracować w Radzie Miejskiej. Tu zaskoczenia także nie było. 12 radnych Prawa i Sprawiedliwości zostało przewodniczącymi komisji. Smutne i przykre. Mieliśmy pierwszy przykład w cudzysłowie dobrej zmiany, dlatego że chyba po raz pierwszy w historii naszego miasta Prawo i Sprawiedliwość niestety zburzyło wszystkie dobre standardy, jakie do tej pory panowały, ponieważ każdy klub, nawet ten najmniejszy, miał swojego przedstawiciela w prezydium. 13. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ma przypaść Koalicji Obywatelskiej. Konrad Frysztak, radny koalicji, dosadnie skomentował na swoim profilu na Facebooku głosowania na przewodniczących komisji. Tu cytat: walec jedzie dalej, odrzucając kolejne kandydatury na przewodniczących w komisjach, a wszystko po to, żeby każdemu z radnych zagwarantować dodatkowe plus 500 do diety. Na koniec: jednej komisji dziś głosować radni PiS nie chcieli, argumentując rozmowami koalicyjnymi, a według mnie dlatego, że pan Gogacz nie objął jeszcze mandatu po panu Standowiczu. O politykierstwie ze strony PiS mówił w porannej rozmowie Radia Rekord i telewizji Dami Kazimierz Woźniak, radny Stowarzyszenia Bezpartyjni Radomianie. Ludzie już zapomnieli, po co idą do rady, po co są wybierani. Okazało się, że tuż po wyborze najważniejsze dla nich jest partia, najważniejsze to jest to, że mają większość i mogą, że tak powiem, potocznie rozdawać karty. Zapominają, że mieszkańcy głosowali w ich przypadku tylko 36%, natomiast 64% oddało głosy na inne ugrupowania bądź komitety. Ale PiS stara się tonować nastroje, deklarując, że temat przewodniczących komisji nie jest jeszcze zamknięty. Wszystko ma zależeć od rozmów z prezydentem Witkowskim o współpracy. Jeżeli te rozmowy zakończą się w sposób zadowalający za dwóch stron, my w Klubie Prawa i Sprawiedliwości podjęliśmy decyzję, że wszyscy rezygnujemy z funkcji jakby przewodniczących i dokonujemy podziału od nowa.
ale po to te komisje dzisiaj wybieramy, żeby zacząć pracę nad budżetem. Podczas wtorkowej sesji radni zdecydowali także o połączeniu dwóch komisji, edukacji i sportu, w jedną. Radni podczas wtorkowej sesji obniżyli także wynagrodzenie prezydentowi Radomia. Radosław Witkowski będzie teraz zarabiał o 1800 zł brutto mniej. Wszystko zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. To rozporządzenie z 15 maja tego roku zobowiązywało Rady do obniżki pensji samorządowcom. Jednak projekt uchwały w tej sprawie dotyczący prezydenta Radomia nie był do tej pory przez radnych rozpatrywany. Pensja prezydenta, na którą składa się wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki funkcyjne, specjalne i za długoletnią pracę, wynosi teraz 10 440 zł brutto. To 1800 zł brutto mniej niż do tej pory. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie 40-letni mieszkaniec Radomia, który zaatakował w jednej z radomskich księgarni nożem jednego z klientów. O tym zdarzeniu informowaliśmy w poniedziałek. Mężczyzna odpowie za usiłowanie zabójstwa. Do zdarzenia doszło w księgarni przy ulicy Traugutta. 40-letni mężczyzna wszedł do pomieszczenia i zaatakował nożem jednego z klientów. W zatrzymaniu napastnika pomogli policji pracownicy księgarni. W chwili popełniania czynu był pijany. Miał blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie. Zaatakowany mężczyzna to 76-letni mieszkaniec Radomia. Z ranami ciętymi trafił do szpitala. Po udzieleniu mu pomocy wrócił do domu. Natomiast 40-latek po wytrzeźwieniu został doprowadzony do prokuratury, gdzie przedstawiono mu zarzut usiłowania zabójstwa. Najbliższe 3 miesiące decyzją sądu spędzi w areszcie. Grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Ponad 93 tysiące złotych otrzymało Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu na realizację projektu Dotknąć Malczewskiego – Dziedzictwo kulturowe w zasięgu ręki. Projekt ma na celu przygotowanie pracowników muzeum do prowadzenia działań edukacyjnych pod kątem pracy z osobami niewidzącymi i niedowidzącymi. Projekt, jak mówi dyrekcja Muzeum imienia Jacka Malczewskiego, jest odpowiedzią na potrzebę przybliżenia malarstwa jako sztuki wizualnej ludziom niewidzącym i niedowidzącym. W projekcie położono nacisk na malarstwo Jacka Malczewskiego, czołowej postaci symbolizmu w Polsce, patrona radomskiego muzeum. Impulsem do przygotowania tego projektu są obchody jubileuszu 90-lecia śmierci artysty, zaplanowane na przyszły rok. W roku bieżącym nasi pracownicy odbyli kurs języka angielskiego tutaj w Radomiu, natomiast na przełomie października i listopada dwie grupy naszych pracowników wzięło udział w kursie języka angielskiego na Malcie. W roku przyszłym w ramach tak zwanej obserwacji pracownicy muzeum wyjadą do Bułgarii, do Sofii, do jednej z galerii, gdzie będą się przyglądać i obserwować, jak wygląda praca właśnie przy między innymi takich projektach. Cel projektu Dotknąć Malczewskiego – Dziedzictwo kulturowe w zasięgu ręki jest jeden, podstawowy. W projekcie chodzi jakby o dostosowanie ścieżek edukacyjnych muzeum do pracy z osobami niepełnosprawnymi i do podniesienia kwalifikacji kadry muzeum do pracy właśnie z tymi osobami też. Projekt Dotknąć Malczewskiego – Dziedzictwo kulturowe w zasięgu ręki realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Już ponad 1000 razy, jak informuje Urząd Miejski, radomianie skorzystali z możliwości rezerwowania wizyty w magistracie za pośrednictwem internetu. Można też bez wychodzenia z domu kierować do urzędu pisma, a także regulować należności wobec gminy. Wszystkie usługi są dostępne dzięki portalowi ibom.radom.pl, który w czerwcu został uruchomiony w ramach projektu Nowoczesne Usługi dla Mieszkańców Radomia. Portal umożliwia interesantom Urzędu Miejskiego korzystanie z wybranych usług drogą elektroniczną. Za jego pośrednictwem można też zapisywać się na zajęcia prowadzone przez 4 placówki kultury. Projekt Nowoczesne Usługi dla Mieszkańców Radomia współfinansowany jest w 80% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. To wszystko w informacjach telewizji Dami. Za chwilę sport i pogoda. Jeszcze dla Państwa zaproszenie na program Punkt Widzenia. Tuż po prognozie pogody moim Państwa gościem będzie Józef Bakuła, prezes radomskich struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.